Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Kochani, wracamy do Reinette King, bo muszę jeszcze nagrać dwa odcineczki przed naszym streamem, więc nagrywam to w czwartek, żeby mieć już delikatny zapas. No i tak, w ostatnim odcinku ożywiliśmy w końcu te wszystkie nasze lasy. Jestem ciekaw, czy zmieniło się coś oprócz tego, czy tam dalsze te nasze włości również będą inne. Ale chyba nie, tylko i wyłącznie chyba z tej strony będzie to ożywione. No i kochani, widzę, że naprawdę się staracie, jeżeli chodzi o subskrypcje, jest was coraz więcej, co mnie bardzo, ale to bardzo, bardzo cieszy. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Jakie w ogóle mamy zadanie? Wejdź do fortecy i znajdź Thresha. Kurde, mam nadzieję, że to nie będą jakieś dwa kończące odcinki, bo w sumie myślałem, że jeszcze trochę pogramy. A właśnie, i niestety w sobotę nie otrzymacie odcinka z Reinette King, a gdyż, ponieważ z tego powodu, iż... no nie chciałbym grać w tą gierkę bez was. A jak wiadomo, skoro będziemy mieli streama, no to niestety tego nie mogę nagrać. Więc to będą dwa odcinki, które nagram właśnie w czwartek, czyli dzisiaj. Znaczy, czyli wczoraj, jeżeli oglądacie to w piątek. Jakikolwiek mroczny rytuał zapoczątkował Thresh, musicie położyć temu kres. No, więc nagram tylko te dwa odcinki i na razie basta. Tu już byliśmy. Śmiało, możemy w końcu przejść przez to przejście, masło maślane, które było zablokowane przez mgłę. Dobra, tu nas jeszcze nie było. Idziemy do lochu Thresha. W ogóle tak zaplanowałem sobie. O, co za chwilę. To jest ta potężna forteca Thresha? We Freljordzie widziałem większe. Mgła tutaj jest niespokojna, pełna gniewu. Jesteśmy gniewniejsi. Zgadzam się z Pajkiem. Żaden pradawny duch nie stanie pomiędzy mną a Gangplankiem. Pokażmy temu Threshowi, że nikt nie zadziera z Bilgewater. No dobra, w takim razie... chyba w końcu idziemy na Thresha. Jestem ciekaw, czy będzie Hekarim. Boże, jaki ja jestem ciekaw z tego powodu. I zgubiłem wątek. Zgubiłem wątek, kochani. O czym to ja mówiłem? A, o tym, że mam nadzieję, że ta gra się nie skończy. Ej, czy to jest Thresh, czy to jest kto inny? Nie, to jest kto inny. Po co? Dlaczego pozwalasz mi tu gnić? Uwolnij mnie. Uwolnij, by to mogło się skończyć. Ha, ha, ha. Pamięć znów cię zawodzi. Klątwa pozbawiła cię wspomnień z powodu twojej słabości. Nie masz pojęcia, jak ważne dla Thresha są twoje wrzaski. Twoja agonia go raduje. Przenieś mnie z tego świata do innego. Do świata duchów. Goście? I to żywi? A to ciekawe. Nie macie pojęcia, jak duży błąd popełniliście, przychodząc tutaj. Ale wkrótce się dowiecie. No i mamy chyba walkę z bossem. Żniwiarz umysłów, 8000 HP. Mam ze sobą poro. Sporo. Standard, klepnięcie, cyk. A, i takie podziękowania dla Genshiego, bo naprawdę super stary staż z tymi komentarzami. Dosyć sporo mi tłumaczysz, jeżeli chodzi o lore. Lore ogólnie League of Legends. Naprawdę stary, dziękuję ci serdecznie za twoje komentarze. Dobra, wzmocnienia. Klątwa grozy. Po śmierci nakłada odnek grozy na zabójcę. Przy 20 łunkach groza zadaje obrażenia nieuchronne w wysokości 80% maksymalnego zdrowia, a wszystkie łunki grozy zostają usunięte. Musimy go szybko zabić. Nakłada 6 ładunków grozy na każdego bohatera. I wyrwanie duszy zadaje umiarkowane obrażenia, zadaje dodatkowe obrażenia za każdy ładunek grozy na wybranym bohaterze. No to jest sporo. Naprawdę to jest sporo, trzeba go szybko wyeliminować, bo może nas ładnie ciachnąć. Przykryty Kari wpadł. Miło, nie powiem. Nie wiem, czy tam się tu w ogóle sprawdzi, tak szczerze powiedziawszy. Ale moglibyśmy go delikatnie przepchnąć. Jak go przepchnę, to on wpadnie na Hela. Hela. Może dajmy może... tu. Inspirującą podstawę. Kurde, przepraszam, znów telefonu nie wyciszyłem.
Znów telefonu nie wyciszyłem, przepraszam, już wyciszony. Dobra. Zróbmy to w ten sposób. I teraz MF-ka zadajesz znów pogromczyni serc. Leczenie nam nie jest potrzebne. Ale większe obrażenie już tak. On nie jest odporny na. Zapomniałem słowa. 1000 obrażeń zamiast 678, dobra. Zróbmy to w Alei Mocy. Nikt się nie uleczył. Braum, ty możesz nakładać staki. Tylko to będzie bez sensu. Bo jeżeli ty będziesz nakładał staki, to i tak nic nie zdziałamy w ten sposób. Ale możesz zrobić to w ten sposób i go jeszcze bardziej wypchnąć. Uła, dobra. Dobra, sporo dostał. Już 12 staków mamy. Mamy kilka teraz ataków za free. Dopiero się rozkręcam. On teraz leczenie dostanie. Kurde, musimy go wykończyć. Musimy cię wykończyć, przyjacielu. I może nam się nawet to uda, więc napierdzielamy na maksa. Ja mogę go przesunąć, ale jestem głupi. Głupi, ale dobra. Może zabijemy. Ale chciałbym zobaczyć tego trzeciego Ultarii. Czy jestem w stanie zaryzykować tyle życia? Nie, dobra. Bo on naprawdę może nam 80% HP zarąbać maksymalnego, to jest bez sensu. Powiedzmy, że zobaczymy na walce z innym gagatkiem. Dobra, zabiliśmy go. To w sumie bez straty HP. To było easy w takim razie. Myślałem, że będzie gorzej. A to pech, przyjacielu. No peszek. Peszek, peszunio, peszeczek. Cieniste łzy, drobne krople niezwykle żerącej czarnej cieczy, składnik wykorzystywany do zaklinania. I mroczny klejnot krwi, nasycony magiczną mocą mroczny klejnot wykorzystywany podczas zakazanych rytuałów. Dobra. Nadzorca więzienny upuścił klucz. Eteryczny klucz. Kim ty jesteś? Porozmawiaj z więźniem. W celi marnieje jakiś więzień. Czy ktoś tu jest? Nic już nie widzę. Proszę, pomóż mi. Co robisz? Otwórz drzwi do celi. No dobra. Uciekaj. Daleko jak najdalej. Zanim on tu wróci. Kim ty jesteś? Jak tylko tyle? Prawda? Pamiętnik Nekrita 1. 100 lat minęło, odkąd miałem czas kontemplować dzień i przelać swe myśli na papier. Od czasu, gdy królową spotkało nieszczęście, niemal zapomniałem, co to sen i czas dla siebie. Nie powinienem jednak narzekać. Wiedziałem, na co się pisze, kiedy obejmowałem tę posadę u boku królowiego. Czasem jednak mam wrażenie, że zadanie, jakiego się podjąłem, zupełnie się zmieniło. Wszyscy wiedzieliśmy, że Viego jest w gorącej wodzie kąpanym młodzieńcem o słabych nerwach, łatwo wpadającym w szał. Jednak od czasu otrucia Izolt stał się jeszcze bardziej nieobliczalny. Krypty Królestwa są pełne magicznych artefaktów zdobytych na wrogach Kamavei. On zaś z kolei zachowuje się tam jak troll w składzie porcelany. Każdego dnia przeszukuje krypt w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby uleczyć królową. Codziennie też muszę napominać go, by skupił się na królewskich obowiązkach. Wróciłem do pisania pamiętnika głównie dlatego, że moim zdaniem żyjemy w przełomnych dla królestwa czasach. Otruta królowa oraz król, którego rozpacz przyćmiewa mu zdolność racjonalnego rządzenia. Takie historie czytywałem w książkach za młodu. Niestety w odróżnieniu od nich, nam nie przyjdzie z pomocą żaden bohater, który rozwiąże wszelkie problemy. Mam tylko siostrzenicę króla, Kalistę, i choć może ona być w stanie odnaleźć mityczne, błogosławione wyspy, to jednak nie jest powiedziane, że znajdzie tam lekarstwo. Jezu, przepraszam bardzo, to moje czytanie dzisiejsze, ale jestem praktycznie po nieprzespanej nocy, ponieważ wczoraj miałem dosyć sporo roboty, pracy, i wróciłem koło 18, dodatkowo jeszcze musiałem komodę złożyć sobie w swojej tej pracowni, w której właśnie nagrywam. Więc skończyłem pracę tak naprawdę koło 22 i zanim się jeszcze wykąpałem i zjadłem i tak dalej, trochę minęło. Dobra, zobaczmy dalej. W celi marnieje jakiś więzień, porozmawiaj z więźniem. Jeśli mam być szczery, to właśnie moje miejsce, tak jak i wasze. Kim ty kurde jesteś?
Nie wiem, czy on... Wiele uwięzionych duchów. Budzą twój żal. Nie, to smutek. Przypominają mi kogoś. Osoba, o której myślę, to wojownik. Jednak po śmierci jego duch nie zaznał spokoju. Spotkałeś już tego ducha? Tak. Nasza walka nie ma końca, nawet po jego śmierci. Patrzę na te klatki i myślę... Czy on jest uwięziony? Czy to ja? Będziesz musiał się z nim spotkać i sam się przekonać. Myślę, że dołączyłem do ciebie właśnie po to, żeby tego nie robić. Dobra, otwieramy cię. Idź, cholera, nie grzesz więcej. Potrzebuję siły. Równie dobrze mogę odebrać waszą. Aha. I nie każdy duch jest dobry. Skoro musimy. No dobra, ale chyba otworzymy i tak wszystkich. No i są i tak bez problemów, jeżeli chodzi o to. To mam sporo życia, więc myślę, że to nie będzie jakiś większy problem. Czy on walił AOE, z tego co pamiętam? Nie. Dobra, ale walimy go na perę. Cyk, raz, dwa, trzy. Teraz ty zaatakujesz. Magiczna skorupa. Masz więcej defa, rozumiem. Ale nie na kopnięcie. Jest zimna. A Braum nigdy. O, Braum. Braum, Braum, Braum. 422. Island zwykłym 387. Tylko tak. Kuszące. Ty będziesz tutaj. A jeżeli to zrobimy, to będziesz tu. Ej, to lepiej to wychodzi, tak czy inaczej. Dobra. To właśnie w ten sposób zadziałamy. Niestety chyba MF-ka już nie zaatakuje. I ty się zdepowałeś, czy inny czort? Nie rozumiem trochę. Dobra, Ali, to kończysz to w takim razie. No ale to niepotrzebnie tego zwaliliśmy nawet. Myślałem, że on będzie teraz atakował, ale widzę, że nie. Wróćmy do roboty. Dobra. Lecimy dalej, teraz 22 poziomy. Ej, ale tu była skrzynia. A ja tu dla skrzyni to ja zrobię wszystko. Kim ty jesteś? No. Nie można tego otworzyć? Halo. Porozmawiaj z więźniem. Proszę, czy słońce wciąż grzeje? Powiedz mi. Otwórz drzwi. Idź, czort. W normalnej sytuacji pochłonąłbym cię. Módl się, abyśmy się nie spotkali nigdy więcej. A ty byś se mógł pochłonąć, nie powiem co. Cheeseburgera podwójnego. Wymiar duchowy jest chory. Ten wymiar duchowy jest plugawy. W Ionii kojarzy się z czystą ziemią, ze świeżym deszczem. Tu z kolei bliżej mu do brodzenia po szyję w morzu pleśni, zgnilizny i szlamu. Można się udusić. Ledwie daje radę oddychać. Jest jeszcze gorzej, gdy Kat zagląda do mojej celi. Gdy widzę blask jego latarni. Wyciąga ludzi jednego po drugim. Jednak mnie omija. Pośród ocalałych rozbitków nie ma innych wastajów. Ludzie przeżyją karmieni zgniłymi resztkami, jakie im rzucają. Jednak ja, tak jak powietrza, potrzebuję duchowej magii. Już odczuwam jej brak. Moje serce bije wolniej. Leżę w ciemności i czuję, jakby na klatce piersiowej ktoś położył mi wielki głaz. Wolę, żeby już mnie stąd wyciągnął i zabił, niż trzymał kolejny dzień. Może Kat to wie. Może zaplanował dla mnie śmierć przez uduszenie. Byli inni wastajowie. Zapach żywych mnie drażni. Otwórz drzwi, tylko tu będzie walka. Tu jest skrzynia. Jeżeli pożre twoją esencję, może wtedy uda mi się zdjąć te klątwa. No właśnie. To dobry dzień na walkę. Na podwójnym speedzie lecimy. Cyk. Cyk. Tu się nie ma co rozdrabniać, bo to by i tak bez sensu. Ma sobie magiczną skrupę na... I cykniemy w ten sposób. Dodatkowa tura jeszcze wpadła. To krytyk. MF-ka dokończy. Tyk. Nawet nie trzeba żadnych speli używać. Kara od mojej załogi. Już się nie popisuj, MF-cie. Nie popisuj się, proszę. Ludzie patrzą. No nie. Tamte gryzmoły są.
Dobra, ale to może dzięki temu... Może dzięki temu będziemy mieć podwójną walkę. No i mamy tą podwójną walkę. Szybciej! Może ja zobaczymy tego ulta od Ari. Dobra, ale też możemy wolniej. A więc tak, mglisty czarnoksiężnik i mglisty tarczownik. Ciebie nie znamy. Defensywny wojownik. Zmniejsza wszelkie otrzymywane obrażenia o 20%, gdy rzucana jest umiejętność. Klątwa grozy. Po śmierci nakłada ładunek grozy na zabójcę. Przy błysku ładunku... to samo co wtedy. Czyli... zmniejsza wszelkie otrzymywane obrażenia od ataków w olei równowagi, szybkości. Aha, czyli jeżeli z bota walniemy, to zostanie usunięta mu ta tarczka. Dobra. Nie ma co się rozdrabniać, walimy ich na pyrkę. Myślę, że najpierw ciebie się pozbędziemy, masz mniej HP. Jeszcze Ari ma dodatkową turę. Jednak to był strzał w dziesiątkę, ten jej perk. Naprawdę, ona już ma pełny stack. Ona już ma pełny stack. To jest świetne. Tam ci klecią, dostaję w ogóle tarczkę stamtąd. Ja nie wiem, czy ja dodałem coś do tej tarczki? Czy nie? Jakaś runa? Serio, nie pamiętam. Dobra, on będzie nas atakował, więc się będziemy bronić. Co ty tam masz? 124. No, tak... Tak bym powiedział, no, bez szału. Dupy nie urywa. Myślałem, że jeszcze kryt wpadnie. To cię nauczy. Tak, myślałem, że też kryt jeszcze tutaj wpadnie. Ale ja szybkości i pierdykniemy tego. AMF-ka teraz walnie swoim ciosem. Super, hiper, ultra. Jeszcze Braum ma trzecią umiejętność, z tego co pamiętam. Dobra. Nie no, walnie mocno, co mi tam. Ten dostanie. Ogłuszenie, dobra. No i koniec. 3000 kryta, pięknie. Ja nie wiem, czy my nabijemy 3 paski przez to. Ognisty świetlik, to też kolejne nowe moby. No, czyli będzie zadawał nam ogień. Dobra, ich tam tu przy okazji. I tu już możemy chyba zaatakować, tylko właśnie, to jest kurde chałowe, bo jak mamy stack jakikolwiek zadany tutaj, to każda dodatkowa tura będzie nas raziła, znaczy raziła, podpalała. Próbujmy tego na środku, może to przeskoczenie walnie akurat w tego na bocie. No, kryt bez kryta. Czy jakieś pudło wpadło? Dobrze widziałem? Od kogo to pudło wpadło? O ty dziadu. A czekajcie, czy ty nie ma tutaj tych 20 staków? Tak, o kurde. Musimy go jakoś oczyścić. Musimy go oczyścić, bo będzie lipa. Mamy? Usuwa dwa osłabienia. Ari jeszcze będzie atakować, a Braum przedtem. Kurde. Dobra, Braum to najwyżej nie będzie miał. Nie wiem jak to zagrać, nie mam pojęcia. Jeżeli tak walniemy, to jest szansa, że któregoś dobijemy. Wtedy Braum się oczyści, dobra. To zrobimy to w ten sposób. No tak myślałem, że poleci na górę. I do piachu. Dobra, Braum, ty się teraz oczyszczasz. Bo będzie naprawdę lipa. Każdego sojusznika usuwa jeden, ryzykujemy. Albo w sumie podpalenie usunie, albo ten stack usunie. Myślcie pozytywnie! Ale w sumie czy my tego potrzebujemy? Chyba nie. A jeżeli byśmy go odepchnęli... Ari by go szczarmowała. Jest szansa, że jeszcze nam nic nie zada. Dobra, nie używamy tych potek. Nie używamy tych potek. Czy on go odepchnie o taką odległość? To też jest pytanie. Dobra, nie ryzykuję. Zaczekaj, będzie warto. Gdzieś tutaj. Kurde, odepchnęłoby go. No trudno, zaryzykowaliśmy. No i tak go raczej dobijemy. No pewnie, że tak. No dobrze, tej potki nie używałem, tylko kurde, no chciałem zobaczyć tego ulta.
Chciałem zobaczyć tego ulta. Dobra, kochani, zrobię to dla was. Zrobię to dla was, usunę te osłabienia. Których mamy więcej? Tych mamy 17. Dobra, użyjemy tych. Kurwa, użyło nie tego, co trzeba. Użyło nie tego, co trzeba. Dobra, bronimy się. Niech stracę. Nawet jak tam trochę HP stracimy, trudno się mówi. Użyjemy trzeciego poziomu Ari. Brown, ty sobie stuntuj. Dobra, mamy już 3 staki. Ari, próbuj. O kurde, to ona zadaje 1, 2, 3, 4, 5, 6 debuffów, naprawdę? Ciekawe, dobra, używam tego. Dlatego to ja rządzę tym miastem. Okej. Ale tak szczerze mówiąc, bez szału. Bez szału. Myślałem, że jakiś taki bardziej spektakularny będzie ten ulcik, a taki... No, normalny, nie? Nie był jakiś szałowy. Dobra, przechodzimy dalej. Tylko tam znów są tarczownicy. Znów są tarczownicy. No ale chyba otrzymali obrażenia, prawda? Czy nie? Ej, powinniście otrzymać te obrażenia. Halo, halo, gro, co ty mnie tutaj w bambuko robisz? Do tego świetlika spróbujemy walnąć. Dopiero się rozkręcam. MF-ka przeskoczy sobie tam tym czymś. Tylko tak. Zdążymy? Bucia zdążymy. Nie ma opcji. Może tego, chociaż też nie. Nie zdążymy niestety tego zrobić, więc tak, sprowokujemy dziadów. I teraz dzięki temu tylko... Ej, te staki zostają! A czy oni nakładają te staki? Oho. Tak, znaczy jak zabijemy któregoś, to teoretycznie nakładają, aczkolwiek... No ja ryzykować chyba nie będę. Ja ryzykować nie będę, po prostu dam mu oczyszczenie i tyle w temacie. Tylko trochę tak mi szkoda usuwać tego. Niby i z Ari byśmy usunęli wtedy debuffa, bo ona ma groza. A również... 80% HP. Lepiej to niż potem go uleczać. Dobra, użyjemy dobranego. Użyjemy globalnego, nie chcę ryzykować. Już na aleje motyw skoczymy. Na bota naszego. On go jeszcze podpalił, cholera, mogłem poczekać trochę. Ale wolałem nie ryzykować. Tak już możemy klepać, bo tak, tu ult od MF-ki poleci. Zabije tego. Więc śmiało możemy sobie tu generować przeładowanie. Jeszcze się bramu leczył. 525, ładne DPS-y mają. Tutaj jeszcze tarczkę, prawda? To MF-ka dostała. Mam cię. O nie, Brom też dostał, dobra. No to walimy go. Ari go może szczarmuje. No nie, nie szczarmujesz go. Ale też go nie dobijemy, więc bez problemu możemy na bota lecieć. O, nawet dobrze. Kurde, źle zrobiliśmy. Fuck. Nie wiedziałem, że on tak szybko wziął turę. I po to... Dobra, niestety nie uda się to zrobić w ten sposób, na jaki chciałem to zrobić. A może się uda? Nie uda się. No trudno. Hey!
Oj, Ari go dobi. Ale jeszcze druga tura. Wpadł nam kolejny stack grozy. To też nie jest dobrze. O, a was nie znamy. No i zaraz jeszcze będzie Yumi gdzieś tutaj pewnie. Nawiedzona księga. Nakłada umiarkowaną tarczę chroniącą przed obrażeniami na wszystkich sojuszników. Głowa zniszczenia. Po długim rzucaniu nakłada 15 ładunków grozy na bohatera. Przy 20 ładunkach groza daje obrażenia nieuchronne. O Jezus Maria. Czyli co, z bota nie możemy już walić? Niedobrze. Niedobrze. Musimy uwalić tą księgę. Ciężki pozostawali naprawdę. A co ja użyłem? Chciałem kopnięcie użyć. Nie użyło mi tego. Ok. Ok. Jeszcze będą sobie tutaj głaskać się po łebkach. No ja pierdzielę, niedobrze. Ale dobra, może zobaczymy też trzeciego ulta Brauma, bo on chyba też ma. On chyba też ma. Książko, jesteś tu. Spróbuj nadążyć. Ja bym nie chciał, żebyś ty rzucała tego bufa. Dlatego... Kurde, ale jak tego użyję, to też niedobrze. 455, dobra, ej, uda nam się to zrobić. Niepotrzebnie Ari używają. Kto następny? Ale Ari chyba kogoś innego walnie po prostu. No właśnie. Uda tego walnąć, ale to... A nie, to podpalenie zabiło, dobra. Już pojebiście. Lepiej niż myślałem. I tu jak go klepniemy, to go zabijemy. Pyk i knockout. Nie brak ci siły. Kurde, mieliśmy zobaczyć trzeciego ulta Brauma. Zapomniałem o tym. Jestem ci jakiś niedowalony, wiecie? I wszyscy zostali poziomy 22. Włomek runy i nowe runy. Runy poziomu chyba 4. Świetnie. Świetnie, milutko, fajnie. Oczywiście loting. To będą kolejne. Celi marnieje, tak, porozmawiaj z więźniem, proszę wypuść mnie, mam już dość. No i idź w cholerę. Już dawno straciłem nadzieję, może znów ją odnajdę. Tu będzie walka. Tu będzie walka. Niuch, niuch, to mięso. Zaraz podadzą nowy posiłek. Na pewno. Dobra, może zdążymy jeszcze go zabić. Jeśli pożar twoją esencję, może wtedy uda mi się zniszczyć kompletnie. Czyli to samo powtarzają się teksty. Dobrze, że oni są pojedynczy. Nie ma większego problemu z nimi, jeżeli chodzi o ataki. Robimy to tak. W ten sposób. Damy sobie trochę więcej czasu. Ktoś jeszcze? Ari pierdyknie. No i dobijamy go bez problemu. No trochę many stracimy, ale... Tak lepsze niż życie. Tylko te ładunki grozy nam rosną dzięki temu. Na dno z nimi. To niby jest kill, to jak się zapomni o tym, to jest potem problem. To może być problematyczne. No i właśnie, ej, ale jeszcze tej tarczy Brauma nigdzie nie odzyskaliśmy. Poprzedniego odcinka. Pierścień Zoni. Zoni? Pierścień? Burrito, łamiesz swoje zasady co do przedmiotów. Tej marnieje jakiś więzień. Dobra, znów będzie walka. No ale ja sobie nie odpuszczę. Cierpienie, jakiego ja doświadczyłem. Jak se gadać, to możesz, ile chcesz. Klepnięcie, cyk. Bram też go walnie po łbie. To takie podstawowe walki, dosyć proste, więc nie ma żadnego problemu z nimi. Dobra, w czarmik. Ari ma dosyć sporo many, więc myślę, że to nie jest problem. A, też sporo sobie generujemy, jakby nie patrzeć. Brown, czy ty dobijesz? Nie dobijesz. A jednak dobiłeś.
Masz nauczkę? Jednak dobiłeś. Dobra, trochę kasy. I szkatułeczka za starożytnych. Teraz więcej mamy przedmiotów do zmiany. Dobra, ale tam są kolejne walki. I moi drodzy, na razie się tutaj pożegnamy. Ja wiem, że w sumie, no tutaj nie było zbytnio interesujących rzeczy. No aczkolwiek takie odcinki również muszą być. Kochani, widzimy się jeszcze w jednym odcinku i dopiero potem na streamie. Tak więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.